Jedyne, co ma na swoje usprawiedliwienie. Nie kłamałem. W Monadzie są przedmioty takie typowo late game'owe. I są one tam dostępne. Od drugiego piętra. Nie będę już się udawał do Tartarusa do samego 31. Jeżeli będę chciał pogrindować, to wtedy nie nabija mi się zmęczenie, no bo głupio, bo też gracza bez możliwości grindowania, jeżeli coś się patacze, prawda? Zawsze tak jest w tych dniach ostatnich przed operacją, tak to mówimy, że można sobie pogrindować bez zmęczenia, z tego co pamiętam. Tylko wiadomo, że zaraz po operacjach jesteśmy zmęczeni, tak? No dobra. Skoro to już mam w głowie, to Tartarus na jakieś 3,5 tygodnia jest wet. Czyli musimy robić rzeczy związane z jako taką, powiedzmy, że fabułą. Mama nie będzie, bo jest wolne połownia. Jak to wypały się? Cześć. Idziemy do World Darkbargera. Patrzcie, że Ktarlo, miałem z głodu. Okej. Okay. Ja, poznaję skądś ten cholerny głos. Mógłbyś nie być tak głośno. Wybiłbym cię z tłumu, gdybym był ślepy. Jezu, nie bój się tak. Nie mam tyle czasu do sotania, co wy dzieciaki, więc powiem krótko. Mój syn dał 4 pieniędzy, które miałem zapłacić za korporatora. No już tego trochę dosyć, więc rozwiążmy to i zapomnijmy, że cokolwiek się stało, okej? Okay? Proszę pana, obawiam się, że zaszło pewne nieporozumienie. Pański syn siedział w parku, ponieważ boi się tego korporatora i go nienawidzi. Dlatego pokazałem mu jakiś sposób. Powinien mi podziękować za to, że go uratowałem. Nie chcesz to zdanie. Ale kto no? Jasne. Kto też tak myśli? Bądźmy po prostu mieli póki co. Teraz na całkiem spokojnego. Coś stało. Nie chowasz się już za swoim przyjacielem jak ostatnio? Widzisz, powód, dla którego nie wie pan. Jak pański syn się czuje, to zwykle nie zrozumienie go. Ale nie tylko ja to powiem, tylko tam wesprze. Wesprze? Ech, powiedzmy, że wesprze. Aczkolwiek ta cała sytuacja wydaje mi się coraz bardziej podejrzana. I nie powiem, że był z niej zadowolony. Ja panu naprawdę wybaczę, ale nigdy nie wejdzie pan do nieba. Już takie ludzie tacy jak mój brat, którzy umarli, albo niewierni, tacy jak ty, nie mogą wejść do tego świętego miejsca. Ach, to jest to już prawie mnie obok głowy. Wiem co pan czuje, wiem co pan czuje. Mój syn jest postawusa, a ty wciąż go okradasz pieniędzy. Najszczerszy wyraz współczucia dla swoich rodziców. Musiałby naprawdę wiele przemyśleć, gdyby mój syn był tak przejęty tym kultem jak ty. Co pan śmie sugerować? Nie jestem głupi przy pana. Nie jest pan inny od wszystkich innych. Myśli pan, że ja powinienem umrzeć teraz mojego brata, tak? Cóż, nie umarłem. Nie jestem taki mądry, a niemiły jak on, więc... Cóż, no bywa. Ach, dzieciaku, masz jakiś problem ze sobą? Jeżeli po prostu się nie przyznasz, to marnuje tu czas. Nie jest wiele sposobów, żeby to rozwiązać. Bądźcie ostrożny, dzieciaku. Będziesz się trzymał z nim za długo i ciebie też wykorzysta. Pozwolisz, to twoja wola, ale... Cieszę się, że dotarłem do mojego syna, zanim było za późno. Powodzenia. Ach, to skoro już go nie ma. Nie musisz się zgadzać na twoje oskarżenia. Nie wracaj tu! Co? Wygraliśmy.
Jak już go odwaliliśmy. Jesteś dobrym przyjacielem i szanuję to. Co mi przypomina, jak strasznie głodny jestem. Idźmy zjeść coś. Ach, miałbym coś na ten temat do powiedzenia, ale... Chyba... Nie będzie mi to dane. Kimiko. Cześć, Mitsuru. Powinniśmy iść się do tatu do Sokusaka. A co sobie dać na szczyt, do którego nie możemy dojść. Nie możemy się przytrzymywać. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Chciałbym móc iść na szczyt Tatoros, naprawdę. A, Kodomano się bloguje, nie chce iść na spacer. A jeżeli Kodo nie chce iść na spacer? To jest jedna prosta rada. Zabij się. Wieczory są takie nudne, nie ma co wieczorami robić. Weź tu pracuj. Przynajmniej Odyn ma więcej magii. Wypoczniemy sobie. Siódemka. Już zaraz wracam do szkoły. Dzisiaj ostatni dzień ferii. Właśnie, są po prostu jakieś nowe nagania. Ciekawe, czy już się skończyły, czy jeszcze jakieś się pojawiło. Nie ma nowych. Czyli pewnie już nie będzie. Biorąc pod uwagę, jak późno jest. I nie ma sprawy kiedy. Też to można sobie zadać pytanie, czy to były nagania przypadkowe, czy nagrania Ikutsukiego. Zobaczmy, pójdźmy na miasto. Szkoła może być zamknięta, ale może się mylę. Szkoła też gra inna muzyka. Powierzylibyście. Fuck my life. Tyle rzeczy, których nie chcę robić. Tyle rzeczy, do których jestem zmuszony. Chodźmy do sklepu za menem. To będzie świetne miejsce. Nie zgadzam się. Nawet muzyka lecąca podczas zwykłego spotkania się nie zmienia już. Cześć, Yuka. Kolo, chodź na spacer. Nagis, chodź na spacer. Kolo wygląda bardzo szczęśliwego. O, teraz na jakiś czas może iść na spacer, to jest szczęśliwy. Jutro zacznie się szkoła. Nie ma się doczekać. Wszystko wydaje się takie inne. Mogliśmy to być jadłem do domu po szkole? Chciałbym zobaczyć to miasto Ktera. Okej. Okay. Czemu by nie? I to jest potem. Jesteś ładny? A, ci wszystko takie wrócimy. A tylko mało, okej? Okay? Niezależny piesek już nie może się doczekać. Zatem Aigis sama ciebie zaproponowała, żeby wracać po szkole razem? Co się dzieje? To ta sytuacja z Yajim musiała być dla niej zbyt wielkim szokiem. Moim wam. Czemu powiedział, jak znowu jest wolny? Co wy robicie? Przestańcie! Ja nie chcę! Mam dosyć wolnych dni! Mówiłem, że w szkole się inna muzyka. Nie datowałem. Ej, strzałaś o tym klucie? Strzałaś. Nie dwaj go takie, że nic nie wiesz. Padek już nadchodzi. To przesądzone. Ach, cóż, nie żyjesz przesądzone, no to nic nie poradzisz. Właśnie, bo słuchaj, jest taka sprawa. Praca domowa na godzinę i w ogę. Spowilenie. No nie zrobiliśmy sami lekcji, no to daj mi spisać. Szczęśliwego nowego roku, ale
przerwać i mowa się skończyła. A, dosyć alkoholu. A, raczej, bo jesteś nieletni. Proszę, trochę mi czeka. A, wracajmy do rzeczy. Dobra, więc zaczniemy od podstaw. To... prosta sprawa, ale uczniowie często się mylą. Mówię o podstawie. Kotaro. Czemu zawsze ja? Z trzech zdań, które napisałem na tablicy, które jest prawne? It is wrong. Doskonale. It to skrócenie it is. It to... słówko oznaczające to, że to jest czyjeś. Na przykład jego ogon, albo jego temperatura, ale nie jego źle. Jest jeszcze inna para słów, które są często mylone. There i there. Mają taką samą wymowę, ale nie można ich używać zamiennie, więc proszę uważać. Nawet nie wiecie, jak często widzę podobne błędy. Nawet w wykonaniu rozbitych Anglików w Kenii Amerykan. To dopiero jest zabawa. Ktoś chce ze mną gdzieś iść. Ktoś puka. A Kotaro, chciałem z tobą porozmawiać. Masz coś ważnego do powiedzenia. Kiedy? Nie masz czas. Do zobaczenia później. Będę miał dylematy. Spierdalaj, nie chcę cię widzieć. Nie, dzięki. Nie jestem pewnie jak najszybciej skończyć się wystawy z Fuku. Jesteś zajęty? Możesz ze mną pójść na chwilę? A co chcesz? Nic wielkiego. Nie, to mi tylko chwilę zajmie. Tak chyba sama chwilę mi zajmie przejść, no nie przeszkadzać. Udno policzę mnie pewnego dnia zabiją. Tylko parę minut. Ach. Masz mnie na dach. Na dach? To już mi strasznie podejrzanie. A propos urlopowiczów, którzy mnie zabijają. That's just gay. Nigdy nie mieliśmy okazji tak pogadać, co? Teraz jak o tym wspominasz? Niedługo już... Coming of Age? To brzmi jak jakaś ceremonia osiągnięcia odpowiedniego wieku. Dzień osiągnięcia wieku, wiesz? Sobie myślałem, że to po prostu wolne i w ogóle. Cześć, tak zastanawiam. Czy ten... ja, czy ja w ogóle tego dożyję? Ja tam przesadzasz. To nie masz racji. Ostatnio było strasznie dziwnie. Ludzie mdleją, inni się gubią. Szaleństwo. Sobie powiedziałeś to przez to, że jest zbyt wiele cieni i ich ofiar i zwyczajnie nadarzają z usuwaniem ich pamięci. To pewnie wszystko przez to Nyx. A szaleńszy o tym kulcie końca świata? To prawie jakbyśmy się cofnęli do 2000, albo do 2012. Biegają po całym mieście, mówią, że nadchodzi koniec i w ogóle. Nie, to musimy coś zrobić, to szybko. Pewnie musimy. Tylko pytanie co? Nie chodzi o samo Nyx. Po członku Segi jeszcze żyje. Pewnie jeszcze nic nie zrobili, ale... muszą coś planować. I nimi też się musimy zająć. Jesteśmy tak świetnymi przyjaciółmi, że powierzymy ci swoje własne życie. Nie spodziewałem się tego, gdyby ktoś mi to powiedział ostatniej wiosny, nie uwierzyłbym. Z drugiej strony, kto może się spodziewać takiego obrotu spraw? Wiesz? Jeszcze to mnie dało. Tak ciężko w to wszystko uwierzyć. Już sam bym nie uwierzył, gdyby ktoś mi powiedział, że świat się kończy. A to nie oznacza, że mamy się iść i czekać, że to się stanie, a?
Das ist naprawdę niezłe stary. Zrób to już przez 10 lat, a ty poskamiłeś jego potęgę i oczerniłeś się o swoją własną. Naprawdę cieszę się, że cię poznałem. Ja ciebie również, Junpei. Głupieś te takie rzeczy mówi, ale... tak naprawdę uważam. Zawsze będziemy przyjaciółmi, prawda? Ale jak już to wszystko się skończy. Aż do samego końca, Junpei. Jasne. Cóż, poważna rozmowa poważnych mężczyzn. O Jezu, mam dylematy. Otóż widzicie, jest sobie tutaj taki bardzo ładny Soshanik, prawda? Nie chciałbym go psuć. Z drugiej strony, za cholernie pamiętam timing. Dajcie mi chwilę. Bo muszę coś sprawdzić. Nie jestem pewien, czy w ogóle się da tego nie wpierdolić. Nie, muszę to sprawdzić, naprawdę. Wydaje mi się, że zdążę. Najwyżej się okaże, że kompletnie wpierdalam właśnie wszystko jak leci. Mam nadzieję, że się mylę. Spoko, kochanie. Ja też o czym chciałbym porozmawiać. Nie po to mam te 9,5 miliona. Żeby teraz spierdalać wszystko jak leci. Pałownia. Aby mógł się pałować. Masz tu? A, raz ja mogę. To czemu bez tego najpierw... Chociaż nie. Zróbmy wszystko w kolejności. Są jakieś nowe prośby? Tak ciekawości. Są. Okej. Okay. Dobra, tak czy jak. Kompendium. Arkana... Aptas. Tak, Arkana Aptas. Problem? No to co? Skoro już tu jestem. Zobaczmy. Co złego może się stać? Więc to jest akademik, w którym spędzasz swoje dni. Owszem, to jest mój akademik. Powiem więcej. To jest mój pokój. And welcome to Jackass! Ale to jest twój pokój. Nigdy nie widziałem wielu z tych rzeczy. Jak mieszkasz w jebanym małym pokoiku za błękitnymi drzwiami. To się nie dziwię. Tak czy jak. Odnośnie twojej... mojej prośby, aby odwiedzić twój pokój. Czy nie poczułeś się trochę... podejrzliwy? Nie, czemu? Rozumiem. Cóż, jest coś, o czym chciałbym z tobą porozmawiać. Mianowicie? Opowiadaj. Podczas moich wypraw do twojego świata odkryłam wiele rzeczy. Wszystkie z nich są dla mnie bardzo cennymi wspomnieniami. Każdy z nich jest niczym lśniący polerowany klejnot. Spacery po zatłoczonych ulicach Port Island. Smakowanie lokalnych przysmaków. Spędzanie godzin bez celu przy kapliczce. Nawet uczęszczanie twojej szkoły jednego dnia. Zdałem sobie sprawę. Podświadomie chciałam odwiedzać miejsca, które były coraz bliższe twojemu życiu. I w ten sposób dzisiaj zdecydowałem się poprosić cię o przyprowadzenie mnie do miejsca, w którym mogłabym się dowiedzieć o tej najwięcej. Proszę cię o wizytę w twoim pokoju. Do czego zmierzasz? Też nie mogę być na tyle odważna. O nie, 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 przepraszam, tutaj cenzor wchodzi. Tutaj wchodzi cenzor Duda.
Senzo Duda. Przepraszam, ale muszę. Senzo Duda. Mam tylko nadzieję, że nie zapomnę tego wycenzurować, bo nie chcę, że mi kanał zamknęli przez takie zboczone rzeczy. Pamiętasz ten dzień, kiedy zwiedzaliśmy twoją szkołę? Wspomniałem, że czuję się spełniona, kiedy cię znałem, prawda? Owszem, mogłaś coś ci powiedzieć? To może to już pierwszy raz, kiedy tak się poczułam. Cóż, nie sądzę, żebyś miała aż tak wiele osób, które mogłaś wcześniej dotknąć, ale... Igor... Dlaczego poczułam się taka spełniona? Po przybycie tutaj, ja się jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że to dlatego, że mogłam poczuć to, co ty czujesz i doświadczyć twojego życia po raz pierwszy. My, mieszkający w Velvet Roomie, czekamy z wielką niecierpliwością na gości. Ich przybycie jest naszą jedyną więzią z światem zewnętrznym i daje nam powód, by istnieć. Dotykając cię w ten sposób, mogę mieć to wszystko dla siebie. Chyba rozumiem? Chłopie to w jakichś dalszych słowach. Jedno się zbadza na twoim świecie i musiało być wiele sytuacji, w których zachowałam się całkiem dziwnie. Jednakże nawet ja zdaję sobie sprawę, co oznacza, że witam w pokoju dżentelmena. Jeżeli nie masz nic przeciwko, chciałabym, abyś mnie pokierował. To całkiem kusząca propozycja. Niczym króliki! Dziękuję. Niczym króliki! Niczym króliki! To jest niczym kompletnie inna Elizabeth niż ta, która po raz pierwszy postawiła krok w nowym świecie. Jeżeli pozostanę po tej stronie dłużej, zapomnę kompletnie o swoich obowiązkach. A to stanowiłoby dla ciebie znaczący kłopot, czy nie? Dlatego trzymam się z kolejnymi wizytami tutaj i pozostanę po mojej stronie. Dziękuję ci, że byłeś przewodnikiem w mojej podróży Poznania. Naprawdę bardzo dziękuję. No cóż, w takim razie czas chyba się pożegnać. No dobra. Tu jest Wolf of... Okej, już powinienem przestać. Pomimo, że wszyscy wiemy, o co mi chodzi. Mam nadzieję. Dziękuję, że pokazałeś mi swój pokój. O tym coś stało. Wybacz, przypomniałem sobie. Proszę, nie mów o tym, co się stało w swoim pokoju, mam panu. Aby okazać ci wdzięczność za zaspokojenie mojej ciekawości do końca, mam coś naprawdę wyjątkowego. Używając tego możesz spodziewać Kartikeya. Piękna ptasia persona, która śmiga polu bitwy, im wyżej się wznosi. Również jest szczęście u ciebie, a ja mogę tylko patrzeć z dołu. To będzie ostatnia z moich próśb odkrywania tego świata. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Proszę przyjmij swą nagrodę. Oto tęczowe pióro. To jest chyba najmniej subtelny sposób spędzania czasu. Może poza Sayoko bodaj z czwórki? To jest mniej więcej ten sam poziom subtelności w sumie.
Oni nawet nie ukrywają, że tam się działo trochę więcej niż tylko jakieś zwykłe spotkanie. Ale wiecie, nie mogę nic pokazać. A szkoda. Ja nic nie wiem. A gdzie jest Fuka? Jak już zadać wszystkich, to wszystkich. Ej, to tak działa. Co drogą magiczny upływ czasu. Na górę, na górę, na górę. Fuka? Fuka? Już jestem gotów. Zobaczmy. Możemy iść na dach? Pewnie nie możemy. Aż się boję zadać. Ale opowiadaj. Proszę, nie śmiej się, okej? Okay? Przepraszam. Któregoś dnia zasiadłem kadaj bez słowa moich kulek ryżowych. Tak jej się spodobało, że zjada wszystkie pozostałe. Powiedziałem jej, że zabijam je potem podziękować się za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Zatrzymała się na chwilę w jedzeniu i zapytała, za co miałabym wszystkim dziękować. Była trochę skonfundowana, więc powiedziałem jej całą historię. Kiedy skończyłam, zaczęła się histerycznie śmiać. Powiedziała, że nie muszę jej dziękować za nic, bo jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele powinni po prostu być przyjaciółmi i to wystarczy. Była tak szczęśliwa, że aż się rozpłakałam. To świetnie Fuka. Moje stare pesymistyczne myśli zaczęły znowu wchodzić w głowę. Myślałem, że jeżeli wszyscy zobaczą, jaka naprawdę jestem, nie polubiliby mnie. Myślałem tak źle o sobie. Ale kiedy znam sobie sprawę z tego, co robię, zobaczyłem, kim naprawdę jestem i zacząłem rozumieć, co naprawdę chcę robić. Stąd chciałem wszystkim podziękować, ale tak naprawdę chciałem im pomóc. Moje prawdziwe uczucia nie były takie skomplikowane. A jest też coś, co muszę ci powiedzieć. Chciałem z tobą porozmawiać, abyśmy mogli poprawić nasze relacje. Okej. Chciałem być przy tobie, Kotaro. Chciałbym, abyś ty był przy mnie. Kotaro, ja... lubię cię. A... Kotaro? Okej. Okay. No dobra. Nie, okej. Okay. No problemu. Słuchaj, Fuka, nie ma sprawy. Ja też cię lubię jako przyjaciółkę. Radę? Czujesz tak samo? Jasne, Fuka! Kotaro. Porozmawialiśmy przez długi czas. Samotnie na dachu, gdzie wszyscy mogli nas zobaczyć. Ale tak jest tylko lepiej! Gdzie ja byłem? Tam, gdzie zawsze. Zapytajmy Fuki, gdzie byłem. Ach, ten semestr jest jak każdy inny. Chodź, by się nie działo ze światem. Mogę tylko iść naprzód. Daj mi znać, jeżeli będziemy iść do tezu. Jezu Chrystus, nie będę chodził do czasu, to... Jest. Koro. Koro? 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 Ja tu mam tylko pomocy, Koro mi umarł. Chyba, że jestem ślepy. A i gdzie jest Koro? Nie spodziewałem się, że Kurt będzie taki poplany. Aż większość ludzi będzie mu przeciwnych. Ale to trochę jak ogień ściągający do siebie ćmy. W sumie. Porównanie jest ogień adekwatny. Pałownia mol, pałownia mol. Ej. Tej kobiety tu wcześniej było. Może niedługo dajcie koniec, ale nie mogę sobie tego wyobrazić. Jak się wielkie trzęsienie ziemi, tsunami, coś, bałabym się, ale...
Cóż, jeżeli wiesz, będziesz to twante. Przestańcie z tym kłótem! To jest bardzo. Czy chcę dostać? Chcę dostać. Chcę poklepać mole. Chcę iść w kimę. Chcę iść w kimę!